Masza i Niedźwiedź. Raz w roku. Ojej! I raz! Oj, Miś ma przecież urodziny, a ja zapomniałam. Prezent. Skąd tu wziąć prezent? Najserdeczniejsze życzenia, Misiu! Miam, 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 miam. Ja też niedługo mam urodziny, więc nie zapomnij. A o prezentach nie zapomnisz? Jak zapomnisz, nie szkodzi. Ja przypomnę. Zostało 180 dni. Misiu, ale moich urodzin to nie prześpisz. O, obudził się. Widzę, że pamiętasz o moich urodzinach. A to lista prezentów. Wszystko to, co chcesz mi podarować. Pamiętaj, pamiętaj i nie zapomnij. Lista, prezenty dla Maszy. Kwiatuszek maleńki, koteczek puszysty, żółwik diamentowy, skrzynia na skarby. Tak się jakoś dziwnie składa. Zostało 100 dni. Zwykłe dni są cały czas. Zaś urodzin dzień przypada w całym roku tylko raz. I nie możesz się doczekać, żeby wreszcie móc zaśpiewać. 100 lat niechaj żyje ja, 100 lat niechaj żyje ja. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyje ja. A tak rzadko dzień ten bywa, niechaj to nie dziwi cię, żeby wszyscy przyjaciele przygotować mogli się, by prezenty ci kupili, śpiew churalny przećwiczyli. Wszyscy pamiętają? Nikt o niczym nie zapomniał? Jutro! Jutro są moje urodziny! Przyjdą z życzeniami, zaraz mi dadzą prezenty. A wszyscy gdzie? No, przecież nie mogli zapomnieć. A, na pewno wszyscy są u Misia i tam czekają. Oto jestem. Czyżby jednak zapomnieli? Chłopaki, nie zapomnieliście o czymś? No jak to tak można zapomnieć? Jak to możliwe? I tu nikt nie pamiętał. Oj, 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 oj. Aj, oj, o, o.
A najfajniej to by było mieć przyjaciół całą noc. Urodziny obchodziłoby się wtedy w każdą noc. W kółko by się świętowało, z przyjaciółmi tak śpiewało. Nie zapomnieliście! Sto lat niechaj żyjesz ty, sto lat moi przyjaciele, sto lat niechaj żyją mi. Sto lat niechaj żyję ja, sto lat niechaj żyjesz ty, sto lat moi przyjaciele, sto lat niechaj żyją mi. Sto lat moi przyjaciele, sto lat niechaj żyją mi. Podrzutek. Misiu, zobacz, co nam podrzucili. O, no i kto to taki muzykalny? Atlas zwierząt. Emu. O! To on! To on! Kto to taki? Tak, trzeba wysiadywać. Do dzieła! Ty wysiaduj staranniutko, a ty wysiaduj mi się szybciutko. A ja skoczę tu, tam i z powrotem. Może chociaż coś zatrąb? Tata! Więc to tak się tatusiem zostaje. Zaraz sobie pojemy, zaraz nas nakarmią. Nie, dzieci tego nie jedzą. Dzieci tego nie chcą. Co? Takie coś dzieciom? No to dzieci lubią. Tak, tak.
On się już całkiem zgrzał. Trzeba cię schłodzić. Kontakt, silniki i leć! Nie martw się, jeszcze kiedyś przyleci. Skrzynka pocztowa. Uroda ma wielką moc. O! I hop! Hopla! Jupi, jupi, ju! Oj! A! A! Oj! A! Oj! A! Poczta. Żurnal Mód i Urody. Sudoku. Więc to taki jest sekret nieziemskiej urody. Ale to jest fajowe. Gdy ktoś nigdy się nie zmienia, to wychodzi na jelenia. Ty wyglądasz tak zwyczajnie, nudno i przewidywalnie. Nie kochają cię, nie podziwiają cię, ale jest sposób na cudowną zmianę losu. Gdy się pięknie umalujesz, włos lokówką potraktujesz, wygląd jak marzenie możesz mieć. Makijażem to jest pewne, z żaby zrobi się królewne. Znowu wszyscy będą ciebie chcieć. Thank you.
przecież tak starałam się. Nie wiem, co mi poszło źle. Wytłumaczcie mi, dlaczego przypominam coś takiego dziwacznego i nawet strasznego, że aż się boję, kiedy tak przed lustrem stoję. Malowanie mi obrzydło, bo wyglądam jak straszydło. Odechciało mi się szminkę brać. Grupa warstwa makijażu zjada cały wyraz twarzy, bo we wszystkim miarę trzeba znać. No i co tak siedzisz? Tyle urody trzeba sfotografować. Zajączku, też chcesz być taki ładny? Czarodziejka. Salon urody. Uroda ma wielką moc. Niespodzianka.
wszyscy przerywają pracę wielkiej artystki. O, skąd tu się wziął taki uroczy zajączek? Odwiedzasz nas? Hej, po co przyszedłeś? No weź, powiedz mi. A więc chcesz, żebym dała ci wszystko, co mam? A czym ja mam dokończyć swoje arcydzieło? Co za niespodzianka! Jesteś bardzo tajemniczy. Możesz wziąć wszystko, czego ci trzeba. Pod malutkim warunkiem. Teraz pobawimy i wszystkich zadziwimy. Niespodziankę! No dalej, dalej! Podoba wam się! Choć się nie spodziewali. Tak, dobra niespodzianka ma zaskoczyć wszystkich. Uwaga, remont. Dla Misia od pasiastego przyjaciela. Oto ja!
pomocą wpadłam. Jakie śliczności! Misiu! Misiu! Daj pojeździć! Misiu! Misiu! No dajże pojeździć dziecku! Misiu! No dajże pojeździć dziecku! Och ty! A tym razem za co? Oj, zając, weź to skocz po zwierzaki. I skończył się remont. Bajeczki! I już!
Sama wśród wilków. Pogotowie ratunkowe. Damy Maszę za lodówkę. Moje. Ale super. No, gołąbeczki, pora na doktora. Co dolega? Pyszczek otwieramy. Tak, paszcza, ząbki, jęzorek. I raz, i dwa, i raz, i trzy, i dwa, i trzy, i raz. To wszystko z nerwów. Ja zaraz was wyleczę! Ja zaraz was wyleczę!
się! Jeszcze jeden malutki zastrzyk i będziesz zdrów! Przyjmę Maszę za beczkę miodu. Ha, ha, ha! Niech pacjent nie ucieka! Aha! Niech pacjent mi tu wraca! Misiu! Lekarstwo ci wieziemy! Zaraz cię podleczymy! A wy dokąd to? Alczenie? I proszę, pacjenci mi się rozeszli. A ty lepiej lecz się miodem. Wiosna przyszła. A on dokąd to? Z bombonierką i tak beze mnie? Bardzo dzień dobry. A co tam masz? I to wszystko dla mnie? Pyszniutkie, ale malutkie. Jeszcze. 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 Dzieckiem się nie podzielisz? Misiu! Misiu! Co to za ciocia? Mm-hmm.
Ja muszę... Na niego. Straszna ani burza, ani piorun w wiosny czas. Nie, to nie para. Jeśli dla deszczyk nas przemoczy, to nie zmartwi wcale nas. Chodźmy. Tęcza lśni, a nad polami słowik w górze zaczął pieśń. Będzie śpiewał razem z nami, a teraz na przyjaźni naszej cześć. Słoneczne zajączki skaczą po kałużach, błękitną wstążeczką strumyk w słońcu śni. Krople deszczu błyszczą tak, jak biegi na buziach. Prawdziwej przyjaźni nie rozpuści deszcz. Prawdziwej przyjaźni nie rozpuści deszcz. Kłamca, kłamca. Planujesz wyjechać w jakieś odległe miejsce? A, tam, gdzie namalowano ten obraz. Jesteście akwarelo awangardą? Ekspresjoniści czy impresjoniści? To idę z wami. Jestem ekspresowa i imprezowa. Tu? No, też jestem artystką i mam przypinki. A ty wiesz w ogóle, jaka ja jestem przeogromniaście silna? Mogę, tak było. Podniosłam sztangę tak, a raz... Najwspanialsze we mnie jest to, że nieważne co robię, nie męczę się. Kiedyś obeszłam całą ziemię bez zatrzymania. A ja za to hopsa, 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 tak? Buta, bolą mnie stopy. Nie wiem, skąd biorą się te wszystkie kamienie. Dla mnie. A widział.
Widziałeś piramidy w starożytnym Egipcie? To moje dzieło. A za to ja... Widziałeś Monę Lizę w Luwrze? Ja pozowałam. Ale to śmieszne! Ciebie wyszedłby co najwyżej czarny kwadrat na białym tle. A ja to bezkresne źródło artystycznej inspiracji. My nie chcieliśmy. Tak wyszło. A wiesz, że taki ze mnie kucharz, że nawet z pianek i grzybów upiekłabym tort bezowy z marcepanem. No a ja... Oj! Nic takiego! Ja tam nie takie pożary zagaszałam. Co? Boisz się misia? Ja się go nie boję, ani o ciupinkę, a dlatego, że jestem surowa i on boi się mnie. Przy mnie nie będziesz niegrzeczny. Zły miś? Ha, do kąta. Zły miś? Ha, nie będzie deseru. Zły misia! Niedźwiedziu, więcej tak nie będę. Wiesz ty co? Kłamstwa są męczące. Nie będziemy już kłamać. Ale możemy sobie pofantazjować. Zatem, czy opowiadałam ci, jak poleciałam na księżyc na kuli armatniej? Nowa miotła. Trzeba. Zaraz wszystkich powymiatam.
strach cię obleciał? Teraz polecimy do misia. Oj! Oj! Ratunku! Leć trochę niżej! Zatrzymaj się! Do kogo mówię? To mi właśnie chodziło. Chodź, teraz polatamy wolniutko. Ach, ależ ja pięknie latam. A teraz do misia. Mity i legendy naszego lasu. Baba Jaga i latająca miotła. Wszyscy, którzy na miotłach latają, wiedźmami się stają? Ja też będę miała taki nos. Oj, ja to się chyba już nalatałam. Ej, no co ty, nalatałam się już. Misiu, ona mnie nie puszcza. Misiu. Zdejmij mnie z tej wstrętnej miotły, zanim mi się nos wydłuży. Oj! Ach, na szczęście poleciała. Dość, więcej nie latam. Pierwsze spotkanie.
Nikogo nie ma? Gdzie wy jesteście? No gdzie się wszyscy podzieli? Do domu. Do
Jeszcze pooglądać coś wesołego? To naciśnij tutaj! A jak zasubskrybujesz nasz kanał i klikniesz dzwoneczek, to jako pierwszy będziesz się dowiadywać o nowościach! No więc